Yo! Hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. No i nasza kochana Triss Rudowłosa Merigold czeka na nas... Imbelk, o właśnie! Niedługo minie pełny rok! Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się. Ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. 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 Ej, what the fuck? Co to miało być? Nic nie robiłem. Triss. Moja piękna ty, Triss. A nic, dobra. Do Cedrica muszę, niestety, spokojnie. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Poluję na Kejrana, to ostateczność. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Jasne, że spróbuję. Spróbować nie zaszkodzi. To jest dobry. Dobra, ale jeszcze chciałem o czymś porozmawiać. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Nekery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż Nekery. Czyli Staruch, znaczy Kejran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, Wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego we wnyki Nekera, dla ciebie będzie to pestka. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano. Może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Okej. O co walczą Skojater? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensid.
Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. A, jak bym powiedział. Chcę zabić Kajrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Boże, co przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? No właśnie. A mnie nie możesz teleportować? No i poszła. No i poszła. Dobra, chodźmy stąd. Chciałbym przejrzeć jeszcze moje zadania, questy, które mam do zrobienia. Bo być może jeszcze coś w mieście mam. Oprócz oczywiście tego głównego zadania, którym jest pogadanie z Loredo. Ten gość mnie zaprowadzi gdzieś tam dalej, ja to pamiętam. A przy okazji, wieczorem udaj się do rezydencji Loredo. To jest zadanie główne, z tego co wiem. Kajran. Aha, to są chyba to z tą tarczą, to chyba są główne, z tego co wiem. W szponach szaleństwa. Odszukaj ruiny szpitala. Dowiedz się więcej na temat Nekerów. Dowiedz się więcej na temat Endriag. Poczytać o... Udaj się do legowiska trolla. Zapach kadzideł. Spotkaj się z Zigim wieczorem pod karczmą między 21 a 2 w nocy. Udaj się do jaskini pod Flotsam, to później. I Kejrany. Dobra, w takim razie wypadałoby najpierw o Endriagach i o Nekerach się dowiedzieć trochę więcej. W takim razie chyba jednak będę musiał wrócić i kupić te książki. Zaraz, czy którą mamy godzinę? 21 do 2 raczej nie, bo jeszcze jest tak w miarę jasno. A trzeba by było się skumać z tym gościem. On tutaj już jest, czy go nie ma? Nurtuje mnie pewne pytanie. Chłopaki, co taki wiesz, macie go? Jeszcze go nie ma. Już robi się dosyć ciemno, ale. Jeszcze podejdę sobie po tą książkę o Nekerach i Endriagach. No najpierw mi każe tutaj coś więcej się dowiedzieć o tych potworach. Słusznie w sumie. Pozwolisz, a proszę. Pokaż, co ty tam masz, pohandlujmy. O Endriagach i Nekerach. Endriagi, 3 lata wśród Endriag. Boże, jakie drogie. I o Nekerach. Przepraszam. Nekery we mgle. Ale zaraz, bo ja mam jakieś książki. Może coś z nich bym przeczytał. Veopatis. Veopatis, zapomniany bożek z Doliny Pontaru. Odbiera jeszcze część w leśnych osadach. Ale jego czas już przeminął. Ofiary składają mu jeszcze nieliczne kapłanki szarownice, blablabla. List kończy, Geralt z Rivi. Nazywają potocznie magię. W opinii będącej magia jest chaosem, sztuką i nauką, przekleństwem, błogosławieństwem i postępem. Tak, tak, tak. Krępe brodate. Wiewiórki. To przeczytałem. Notatki Garweny. Rzecz o smokach. Rozkaz żołnierzy. Nic się nie dowiedziałem chyba o Endriagach, ani o Nekerach, więc jednak trzeba będzie chyba kupić te książki. Czyli tak, mamy Nekery we mgle. I... Endriagi. Mam nadzieję, że to... Że te książki mi dadzą odpowiednie... tak więc, pozbyć się Endriag znaczy wywabić i zabić królowe, paląc uprzednio kokony. Dobrze. I Nekery we mgle. Znaki, pułapki, bomby, trucizny oraz oleje powiększające krwawienie gniazda. Nekerów niszczy się za pomocą petardy Kartacz.
No i proszę. No i proszę. Używając kartacza, zniszcz wszystkie wejścia do tuneli Nekerów. Zniszcz kokonie Endriak i zabij królowę. Kartacz. Gdzie ja mogę zrobić te kartacze? Ktoś pewnie dla mnie może je zrobić, albo ja sam mogę je zrobić, jeżeli mam odpowiednie pewnie... jeżeli mam oczywiście odpowiednie rzeczy. Używając kartacza zniszcz wszystkie wejścia do tuneli Nekerów. Ale zaraz, kartacz. Kto może mi takiego kartacza wykonać? To jest pewnie pułapka. Tak? To jest pułapka czy ta? Pułapka czy... Petarda. Suszy mnie psia krew. Kartacz. Jeszcze raz sprawdzę sobie w tym... w journalu. Nasz bohater sporządził bombę zwaną kartaczem. Czy ja mam jakiegoś... petarda? Pożoga? Zaraz, chciałbym się wymedytować. Czy ja mogę tutaj gdzieś medytować, czy nie? Ale nie możemy być razem. Odpoczynek, bohater, alchemia. Wilga... Niestety nic z tego. Odpoczynek. Którą mamy godzinę? Wybrana godzina. Zmierz. Tutaj 21. A w tym momencie którą mamy? Rozejść się. Do 22. Już? Zaraz. Nie skumałem za bardzo tego. Stawianie na moich chłopaków, żaden kurwa. Komuż to ja widzę. Widywałem cię w wyzimie. Spoko, ale chciałbym odpoczynek zrobić, czyli przespać się do godziny 23, dajmy na to. To już? Tak szybko? Nic więcej nie pokazuje? O, jest ten gość. Kogo to widzą oczy Zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Tak. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Zachowuj się, Zadźmię, czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie... Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. No i tak mam wyglądać. Zigi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech okay. Będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Okej. Podziemny krąg. No chodź. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Wiedźmin, zawieść. W walce na pięści. W ogóle w jakiejkolwiek walce. Dziwne by to było. No prowadź szybciej, nie mam dużo czasu. Jaki przyczajony w ogóle ten loading screen. Dobij, skurwysyn! Patrzcie! Zigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Nie ma tak jak mówić o sobie w trzeciej osobie. Zachwycimy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Jasne.
Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Nie, chyba jesteś za... Będzie suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może suchy się zmoczy. Wryja go! Gościa chyba na rękach raczej nosić nie będę. Bo... Ma chyba zbyt dużo kilo. Nie żeby Wiedźmin był jakiś słaby, ale... Ej, jak oni tu brzydko mówią? Koniec. Ej, szybko się zbiera po takich tych bęckach. Nie daj mu się! Ile tych walk będzie? Ups! Źle zrobiłem. Ciekawe, czy jak się pomylę, to czy muszę jakąś tam kombinację powtarzać od początku. Nie daj mu się! Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Ej, szybko, jeden za drugim. Cyk, 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 cyk. Przyjął na klatę dużo. Dobij skurwysyna! Bardzo bym chciał, tylko że gość się trzyma. Dosyć, dosyć. Ciekawe, ile dostanę hajsu i ile dostanę doświadczenia. Czy to jest w ogóle... Czy czas poświęcony na zrobienie tego zadania, które w sumie jest dosyć takie klimatyczne, nawiązuje oczywiście do tego i owego, jak większość tutaj w tej grze, w Wiedźminie, nawiązują do różnych... innych gier, filmów itd. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ja. Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. No to go! Dawać tu tego Kutasa. Dawać tu tego Kutasa. O, znowu jakiś kurna osiłek, który padnie szybciej. Mam nadzieję, że padnie szybciej niż reszta. Na przykład kolega Suchy. Dobrze, że Wiedźmin nie musi się bić, kurde, z potworami na pięści. Chociaż niektóre potwory nie mają pięści, to by był problem. Dosyć duży. Niegoś już powinien mieć, kurna, połamany ten kręgosłup albo coś. Od takiego buta na plery. No i... No i koniec. No i koniec. Ej, leżącego się nie kopie. Nie bije, jeszcze a tym bardziej nie kopie. Jesteśmy sławni i bogaci. Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. No i to wystarczy. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Nie jestem oszustem. Teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Spieprzaj, dziadu. Ej, czy w pierwszej części czasem nie było też takiego starca, z którym walczyliśmy, który był niby jakimś tam super zawodnikiem w walce na pięści? Też był jakiś taki dziadek z brodą, łysy w ogóle. Nie, on łysy chyba nie był, ale miał brodę. I był jakimś takim zakonnikiem, kurde. Nie daj mu się! I niby taki koks, którego przed chwilą pokonaliśmy, był słabszy od takiego oto, kurde, gościa, który prawie...
go nie widać, przez to, że jest taki chudy. I jak mnie mam trochę stary. No i mam nadzieję, ostateczny cios. Nie, jeszcze nie. S. Teraz ostateczny cios będzie, będzie. Jest! Boże, dlaczego oni tak brzydko mówią? Cały czas. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. No, w sumie wolałbym w swoim własnym imieniu je ten, ale... Nic. Ej, zaraz. Co ja tutaj nie mam? Czy ja wziąłem ten swój ekwipunek? Zbroja kruka, tak. Rękawice, tak. Broń. To. Nie, zaraz, Cordelas. Najpierw weźmy to, weźmy... Nie, Cordelas. A co z moim tym? O, jest, dobra. Cyk, cyk, cyk. To wszystko wzięte, założone. Okej. Okay. Mamy wsicko. Teraz tak, co z tym kartaczem? Przy okazji, bym chciał się tutaj przemedytować do rana jakoś, bo nie chce mi się chodzić po ciemku. Bigos chyba ma już dosyć. Nie dzwoni cały czas tej Bigos, kurde, robią. Masz pozdrowienia od komendanta Loredo, śmieć. Boże! Biją! A przynajmniej chcą. Naprawdę chcecie mnie bić? Coś mówiliście o jakichś pozdrowieniach od komendanta Loredo. Nie słyszałem. Nie zdążyliście powiedzieć do końca. Frajerzy. Ktoś jeszcze mnie zamierza bić? Mam nadzieję, że nie. Bo bym się popłakał. Jakieś gbury, kurna. Dobra, kartacze. Muszę sobie załatwić kartacze. I to też zrobię. Mam nadzieję, że do tego... pomoże mi w tym Cedric. Tylko pewnie będę musiał mu dostarczyć odpowiednie składniki. I nie wiem, czy czasem nie zostawiłem ich gdzieś w... tym. W składzie. W ekwipunku, który gdzieś tam zostawiłem w karczmie. Dobra. Bo Cedric, on wie coś o potworach. On się zajmuje lasem i tak dalej. On może zrobić pułapki, więc może i będzie mógł zrobić... Zaraz. Ostrożnie. Gdzie jest tutaj. Cedric? Gdzie jest Cedric, ja się pytam. Dobry. Kąsacz. Ale ja mam mieć kartacza. Chyba, że Cedric gdzieś tam na dole już teraz siedzi. Ej, bez kitu, bo z Cedriciem bym chciał, kurna, pogadać. No nic, na razie kartacza nie mamy. To się za nekery brać nie będziemy. Nie wiem, gdzie jest w tym momencie Cedric. Będę musiał na niego poczekać, widocznie gdzieś indziej. Albo gdzieś tutaj wyszedł, na dół. Cedric. Nie ma go. Chyba, że gdzieś do Kejrana poszli. No nic, mniejsza. W takim razie... Szyn. Co tam, ziomuś? Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Dobre sobie. Nie było mowy o zawiązywaniu oczu. Ja lubię widzieć. Wybacz, ale bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Jeśli się nie zgodzisz, unieważniam naszą umowę. Tylko naga czarodziejka może mi zawiązać oczy. Żegnaj. Poczekaj. Twardy z ciebie przeciwnik, ale niech ci będzie. Zaznaczę laboratorium na twojej mapie. Do zobaczenia.
No i o to chodzi. I o to chodzi, kolego. Zapach kadzideł. Udaj się do laboratorium. Zobaczmy, jak tam mapa. W tym miejscu, dobra. Może ten Cedric się pojawi od tej w pewnym momencie, w jakimś tam momencie. A w tym momencie go tutaj nie ma. O! Płatki białego mirtu. Ładnie tu. Mam nadzieję tylko, że kurde mnie nie będą bić ten... Co to? O, fuck! Uzbroj pułapkę, podnieś pułapkę. Cyk, podniosłem sobie pułapkę i pewnie będę mógł ją na kogoś rozłożyć. O, oh, fuck! Naprawdę? Wlazłem w kolejną pułapkę. Cyk, medalionem. Gdzieś tutaj, tak? I że niby to jest miejsce laboratorium? Zaraz. Co to ma być? Dlaczego ktoś tutaj zginął? Udaj się do laboratorium. Zapach kadzideł. Tutaj, tak? Ja wolę sobie zapisać sam. Będę miał pewność, że gra się zapisała. Ciemno jak w duszy. Dobry. Witaj w mojej siedzibie. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. No i? Wspaniale. Legalny fistech. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Tylko mnie tu nie strasz. Bierz swoje pieniądze i bez sztuczek. Bierz swoje pieniądze. Nowy etap zadania. Czy ja zakończyłem to zadanie? Już? Czy jeszcze nie? A jak ja bym ich wszystkich tutaj powyżynał? Zakończone zadanie powodzeniem. Fajnie, ale oni będą chcieli teraz rozprowadzać, produkować i rozprowadzać fistech. To jest złe. To mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. To obrabuję was, ok? Znaczy wezmę sobie wszystko, co tutaj macie. Pyk. Jeszcze trochę tutaj. Olej, kloc drewna. Tych kloców drewna to ja już mam odpierone. Tędy nie. Którędy ja przylazłem? Tędy, bo obok tego gościa tutaj przechodziłem. Okej, okay. A tu co jest? Boże, jakaś dziura, nie chcę tam wpaść. No dobra, to było na tyle. Jeżeli chodzi o to zadanie, mógłbym ich chyba tutaj powyżynać, tak mi się coś zdaje. Ale może zostawmy to. I tymczasem, może byśmy polecieli na Endriagi. Nie tyle na Nekery, bo nie wiem za bardzo w tym momencie, jak tego kartacza zrobić. Chyba, że już... Bo tam jakiś przepis brałem. Puszczyk, wzmocnienie, szarpacz, jaskółka, olej, wilga, gawron. Niestety, nic, co by mogło mi tutaj było być przydatne. Co by mogło by mieć tutaj przydatne? A potrzebowałbym kartacza. Dobra, to tutaj sobie skończymy. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy wykonywać sobie kolejne questy. No nie wiem właśnie jak z tymi Endriagami, gdzie ich mam szukać. Zniszcz kokony Endriag i zabij królowe. Kokony Endriag, one gdzieś były w tym miejscu. Czyli gdzieś tutaj po naszej prawej. No nic, będziemy szukać. Także na razie, do usłyszenia. Cześć.